Good evening. How are you guys doing? Dobry wieczór, jak się macie? Fabian is doing well. He's the first one who says, yeah. Pierwsze słowo powinno być, wow, super. It's good to be here. Dobrze być tutaj. I've been coming to Poland for more than 18 years. Przyjeżdżam już do Polski od ponad 18 lat. How many of you who are here who have come from another country, not from Poland? Kto tutaj z was jest z innego kraju, nie z Polski? Raise your hand. Proszę podnieście swoje ręce do góry. Wow, a lot of people. Dużo nas. Amazing. Niesamowite. I believe that God has incredible things in store for Poland. Wiecie, wierzę, że Bóg ma niesamowite rzeczy dla Polski. In fact, a few years ago I decided that I will not come back. Kilka temu zdecydowałam, że już nie wrócę tutaj. Simply because that's what I decided. Po prostu tak zdecydowałam już. But then I had a little special encounter in my room in the morning. Ale później miałam pewne spotkanie, takie wyjątkowe spotkanie z Bogiem w moim pokoju. That was so crazy that I'm not willing to tell you. I to było coś tak niesamowicie szalonego, że nawet nie zamierzam wam o tym opowiadać. But that made me decide that we can't give up on Poland. Ale to pozwoliło mi podjąć kolejną decyzję, że jednak nie poddam się i będę nadal tutaj przyjeżdżał. Because God is doing incredible things. Ponieważ Bóg robi niesamowite, cudowne rzeczy tutaj. Holy Spirit, we thank you. Duchu Święty, dziękujemy Ci. You are completely reliable. My całkowicie polegamy na Tobie, a Ty jesteś godny zaufania. You're trustworthy. I jesteś tym, którym możemy ufać. You're amazing. Jesteś niesamowity. You're kind. Jesteś dobry. You're gentle. I delikatny. And yet you're so powerful. A mimo to tak pełny mocy. So Holy Spirit, tonight we completely surrender to you. Więc Duchu Święty, dzisiaj, teraz całkowicie oddajemy się Tobie. Anything you would like to do, we want to happen. I cokolwiek Ty będziesz chciał tutaj zrobić, my chcemy, żeby to się wydarzyło. We want to hear your voice. Chcemy usłyszeć Twój głos. We want to see your power. Chcemy widzieć Twoją moc. We want to know your presence. Chcemy czuć i wiedzieć, że jesteś tu obecny. We thank you, Holy Spirit. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. That you are our very best friend. Że jesteś naszym najlepszym przyjacielem. And therefore we surrender to you tonight. I dlatego oddajemy się Tobie dzisiaj. Whatever direction you choose is the direction we will follow. Poddajemy się Tobie i jakikolwiek kierunek Ty wybierzesz, my pójdziemy w tym kierunku. You are so welcome. Witamy Cię, Duchu Święty. We are so desperately desiring you. Panie, tak bardzo, Duchu Święty, tak bardzo Ciebie pragniemy z głębi swojego serca. We thank you for your goodness. I dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Amen. Amen. God is so incredibly wonderful. Bóg jest niesamowity, cudowny. It doesn't matter how good you think God is, he's way better than that. Bez względu na to, jak bardzo wydaje wam się, że Bóg jest dobry, on jest o wiele lepszy niż to, co wam się wydaje. Religion has completely distorted the amazing character of God. Religia całkowicie zniekształciła ten niesamowity obraz Boga. And as we are discovering how good God really is. I kiedy zaczynamy odkrywać to, jak dobry Bóg jest. And what God has truly done on the cross. I co on naprawdę zrobił, uczynił na krzyżu. We can begin to walk in everything that heaven has for us. To wtedy możemy zacząć chodzić w tych wszystkich rzeczach, które niebo dla nas ma. You know, there are so many things in our theology that are so messed up. Wiecie, w naszej ideologii, w tej teologii, którą wyznajemy, jest wiele rzeczy, które są po prostu masakrycznie zamieszane. We are forever waiting for God to do one more thing and God is forever waiting for us to believe what he's already done. My ciągle czekamy na to, żeby Bóg wykonał jeszcze jeden krok, żeby coś jeszcze zrobił, a przecież on już wszystko zrobił, co mógł. And as we can understand that heaven has done everything that needs to be done. I w momencie, kiedy zrozumiemy, że to niebo, to jest to, co już zostało wykonane. And now it's up to us to respond to what heaven already did. Teraz to nasza kolej, żebyśmy odpowiedzieli na to i wzięli to. We will be the manifest sons of God on this earth. I kiedy tak się stanie, staniemy się manifestacją Boga tutaj na ziemi. Last Monday I was back home in my house. W zeszły poniedziałek byłem w swoim domu. In Brazil, in São Paulo. W Brazylii, w São Paulo. And I hate birthday parties. I wiecie,
nie cierpię tak naprawdę urodzinowych przyjęć. No, nie cierpię ich po prostu. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. So when it's my birthday, I either try to be away somewhere and preach somewhere, nobody knows it's my birthday. Więc kiedy ja mam urodziny, to staram się gdzieś tam zniknąć albo gdzieś na przykład pojechać i nauczać, tak żeby nikt w ogóle nie pamiętał, że to są moje urodziny. Or if I can't do that, I'll just make sure that I'm away from everybody. A jeżeli mi się nie udaje to zrobić, tak zrobić, gdzieś nauczać, no to po prostu staram się ukryć przed wszystkimi. But I have a spiritual son. Ale mam takiego duchowego syna. He's 25 years old. On ma 25 lat. And he just had his birthday. I to był jego, to były jego urodziny. He lives in my house. I on mieszka z nami w domu. And as I talked to him, I realized he really would like a party. I wiecie, kiedy z nim rozmawiałam, to zdałem sobie sprawę, że on strasznie chciałby, żebyśmy zorganizowali mu taką imprezę. So I organized him the second biggest birthday party I've ever done. Więc organizowałem dla niego największą, drugą pod względem wielkości urodzinową imprezę, jaką kiedykolwiek w życiu organizowałem. The biggest one was for my wife's 50th birthday. Ta największa impreza miała miejsce, kiedy moja żona kończyła 50 lat. So anyhow, we had 35 people in the house. Więc tak czy inaczej, zaprosiliśmy 35 osób. I hired a guy who is a specialist in doing barbecues. Zaprosiłem nawet takiego gościa, który jest specjalistą w organizowaniu grilla. We bought 15 kilos of the most expensive beef that I could find. Kupiliśmy 15 kilo najdroższej wołowiny, jaką udało mi się znaleźć. I ordered 3 barrels of beer. Zamówiłem, on the draft, słuchajcie, 10 liters each. Zamówiłem 3 beczki piwa, no tak żebyśmy mieli czym tam się dzielić. Unfortunately we ran out. Ale niestety nam się skończyło. And there was nobody there who had enough faith to turn water into beer. Nie było nikogo, kto miałby wystarczająco dużo wiary, żeby zmienić wodę w piwo. So people had to drink poisonous stuff like Coke. Więc ludzie musieli pić, wiecie, tą truciznę, jaką jest Coca-Cola. And not healthy stuff like beer. A nie takie zdrowe rzeczy jak piwo. But we had a really good time. Ale świetnie się bawiliśmy. At 1 o'clock in the morning, I said to the people. I o 1 rano powiedziałem ludziom tak. Guys, you can party all night. That's fine, but I'm going to bed because tomorrow I have to fly to Poland. I o 1 w nocy mówiłem tak. Słuchajcie, możecie się bawić nawet całą noc, jak chcecie, ale jedę spać, bo jutro lecę do Polski. So anyhow, here's what happened. No i słuchajcie, co się stało. The guy who was supposed to do the grilling was supposed to be at my house at 6 o'clock in the evening. Ten facet, którego wynajęliśmy, żeby jakby przygotował tego grilla, tą całą imprezę grillową, miał u nas być o 6 wieczorem. He wasn't there at 6. Ale nie było go o 6. He wasn't there at 7. O 7 też go nie było. So I said, where are you? No i pytam się, no gdzie jesteś? He said, I've encountered a problem. Don't worry, I will be there. A ja mówię, no mam tutaj taki mały problem, ale nie martw się, na pewno będę. So he came really late. No i przyszedł tak naprawdę no, bardzo, bardzo późno. He said, I'm so sorry, Reinhard. I mówi tak do mnie, no bardzo mi przykro, Reinhard, przepraszam. He's a guy that's kind of, you know, a new Christian. Wiecie, to jest taki facet, który no, niedawno oddał życie, jest no, takim świeżutkim chrześcijaninem. He said, I'm really sorry, we had this terrible emergency. I mówi do mnie tak, słuchaj, naprawdę cię bardzo przepraszam, ale mieliśmy taką nagłą sytuację. My fiance, which he brought with him. Moja narzeczona, i on ją przyprowadził ze sobą. He said she's had an ear problem. Ona miała pewien problem z uchem, jakiś ból, jakiś problem. She was born with a lot of diseases. Ona jakby miała już wcześniej wiele różnych chorób w sobie. One of them was chronic ear problems. Jedną z tych chorób było właśnie chroniczne zapalenie ucha, jakiś problem taki. He said she was crying all the way here. I on powiedział, wiesz, ona płakała całą drogę tutaj, jak jechaliśmy. She's got liquid coming out of her ear. Jakaś ropa tam się, jakiś płyn się wydobywał. And she's in so much pain. No i strasznie ją to bolało. Boli. And he said we try to get some antibiotics, but the prescription was already, the date was off. No i próbowaliśmy kupić antybiotyk na to, ale okazało się, że recepta już jest nieważna. And it's Monday night, we couldn't get a doctor. No jest poniedziałek wieczorem, więc nie mogliśmy nigdzie umówić się z lekarzem już. He said, I'm sorry, I'm late. I mówi, no przepraszam cię, że się spóźniłem. So his fiance walks up to me and says, no i podchodzi do mnie ta jego narzeczona i mówi tak. I managed to get some medication, some strong medication. Udało mi się dostać takie bardzo silne leki. She said, do you have some water for me to take the medication? I pyta się mnie, czy masz trochę wody, żebym mogła popić ten lek? I said, you don't need water. A ja mówię, nie potrzebujesz wody.
She looked at me. Popatrzyła na mnie. I said, just sit down. Po prostu usiądź. We prayed for her. Pomodliliśmy się o nią. And she was instantly healed. I natychmiast została uzdrowiona. All night long she spent talking to every one of my 34 other guests, telling her what she just experienced. I przez cały ten wieczór, przez całą tą noc rozmawiała ze wszystkimi tymi 34 osobami, czy 5, które zostały zaproszone, opowiadając im o swoim doświadczeniu. She was busy helping her fiance to cook and running around and working like crazy. Keep talking about this God that out of nowhere heals a disease that she was born with. I wiecie co, ona przez cały wieczór była taka zajęta, bo pomagała też temu swojemu przyjacielowi, narzeczonemu, we wszystkim, ale w międzyczasie z kim tylko się dało, po prostu rozmawiała o tym swoim doświadczeniu, żeby pokazać innym ludziom, jak niesamowity jest Bóg. But you know what made me very sad? Ale wiecie, w tym wszystkim coś mnie zasmuciło. Here's what made me very sad. I powiem wam, co to było. We think that on Monday night God healed a young lady in her mid-20s, which is actually not true. My sądzimy, jakby po tym doświadczeniu, tak, możemy mieć takie wrażenie, że Bóg w środku nocy, a w poniedziałkowy wieczór, tak, uzdrowił pewną kobietę 20-paroletnią, ale to nie jest prawda. 2000 years ago Jesus healed that young lady and there was nobody there that she ever met in her whole life to give it to her, and that's sad. Wiecie, a tak naprawdę to ta kobieta została uzdrowiona 2000 lat temu, tylko nikt wcześniej jej tego nie przekazał. I to jest smutne. Mam takich studentów, mam pewnego studenta, prowadzę taką szkołę poruszania się w rzeczach ponadnaturalnych i w rzeczach proroczych. She's 74 years old and she's a pastor. 74. Ona ma 74 lata, ta kobieta, i jest pastorem. A very dignified elderly lady. I to jest taka pełna takiej powagi starsza pani. 3 years ago she walks into my house. No i 3 lata temu przychodzi do mojego domu. And she tells me her story. I opowiada mi swoją historię. For 50 years. That's a long time, almost as long as I've been alive. Przez 50 lat, a to jest naprawdę bardzo długi czas, prawie tak długi, jak trwa moje życie. 5 decades. Przez 5 dekad. She had such horrible allergies that the doctor said there is no hope for you. Cierpiała na takie straszne alergie, że lekarze mówili, że nie ma już dla niej żadnej nadziei. She could eat 3 things. I 3 rzeczy. She's the grandmother for another one of my spiritual sons called Mateusz. Mam jeszcze coś opowiem. Mam takiego też duchowego syna, tak, który ma na imię Mateusz. Mateusz. If she would eat any food that touches any of those things that she's allergic to, she would just have diarrhea and couldn't even control herself. No i ta kobieta, taką. She was a woman. Yes. Okay. I ona, ta inna kobieta jeszcze, która ma taką alergię, że nawet jak dotknie tylko jakiegoś pożywienia, którego nie powinna po prostu dotykać, to no, dostaje biegunki. Wystarczy, że dotknie tylko takiego jedzenia. Her son, who is also a pastor, a very close friend of mine. I ona ma syna i ten syn też jest pastorem i to jest bardzo bliski mój przyjaciel. He said, Reinhard, it's a nightmare to even invite my mom to our house. I on mówi do mnie tak, słuchaj Reinhard, to jest no po prostu masakra, jak mamy mamę zaprosić do naszego domu na obiad, jakieś jedzenie. Because if anything apart from the 3 things that you can eat touches the food that she eats, it's awful. Ponieważ jeżeli na stole pojawi się dowolna rzecz spoza 3 rzeczy, które ona może jeść, tylko 3 takie rzeczy może jeść, to po prostu dzieją się straszne rzeczy. She had allergy that I didn't even know existed. Ona ma alergię nawet na takie rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia, że w ogóle można mieć taką alergię. You imagine if there's only 3 things that you can eat. Jesteście sobie w stanie to wyobrazić, że są tylko 3 rzeczy, 3 rodzaje pożywienia, które jesteście w stanie zjeść? For 5 decades. I od 5 dekad ona miała taki problem. Wiecie, jak ona przede mną stanęła, to po prostu sama skóra i kości. No to się o nią pomodliliśmy, mówię tak, dobra, teraz idź do domu i zjedz sobie, co tam sobie zechcesz. You know, we had a friend at our house and she kind of looked at me like,
Wiecie, i ona... You can't say that to her. I to był taki przyjaciel u nas też w domu. I on na mnie popatrzył tak spod byka i mówił, wiesz co, no nie powinieneś jej tak mówić. I said, just eat anything you want. A ja mówię, tak, idź i zjedz cokolwiek tylko chcesz. She sent me a 7-minute audio telling me of her incredible miracle. Wiecie, i ona później wysłała mi takie 7-minutowe nagranie, na którym opowiedziała, jakiego niesamowitego cudu Bóg dokonał w jej życiu. She said to me, Reinhard, I didn't even know what fruit tasted like. I powiedziała mi tak, Reinhard, słuchaj, ja nawet nie miałam pojęcia, jak smakują owoce. Been 5 decades ago since last time I ate things. Bo 50 lat wcześniej ostatni raz jadłam owoce. She said. I powiedziała tak. After 50 years of suffering, Jesus healed me. I'm so grateful. I powiedziała do mnie tak. Po 50 lat cierpienia Jezus mnie uzdrowił i ja jestem ogromnie wdzięczna. And I said. A ja mówię tak. How come that a woman has to suffer for 50 years when Jesus already took care of it 2000 years ago? What is wrong with the church? I wiecie, i moja myśl była taka. Jak to jest możliwe, że ta kobieta cierpiała przez 50 lat, strasznie cierpiała, skoro to wszystko już wykonało się? Jakim kościołem jesteśmy, że pozwalamy na takie rzeczy? Where are the sons of God? Gdzie są Boży synowie? Poland! Polsko! Where are the sons of God? Gdzie są synowi Boży? It's time to stop waiting for God to do something and I understand it's all been done. Wiecie, czas już, żebyśmy przestali błagać i prosić Boga, żeby nam coś, dla nas coś zrobił, bo to już zostało zrobione. If we could truly grasp what happened as living the manifest sons of God, gdybyśmy naprawdę potrafili to chwycić, zrozumieć jako taka żywa manifestacja, jako ci Boży synowie, we could do anything that we chose to do. To moglibyśmy zrobić wszystko, co tylko chcielibyśmy zrobić. Look at the scripture. Spójrzmy teraz na Słowo Boże. It's been something that God has really been speaking to my heart. To jest coś, czym Bóg naprawdę porusza moje serce. Romans 8, verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are the sons of God. Rzymian 8, 14. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. So what does it mean? Co to znaczy? Does it mean that those Christians who are not led by the Spirit of God are not sons of God? Czy to znaczy, że ci, którzy nie są prowadzeni przez Ducha Bożego, nie są synami Bożymi? Well, obviously. No, wygląda na to, że tak. The Bible says that only those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Słowo Boże mówi, że tylko ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. You see, God has a lot of children, but he doesn't have so many sons. Wiecie, Bóg ma dużo dzieci, wiele dzieci, ale nie tak wielu synów. As Nancy's been talking about, the mature sons of God. Tak jak Nancy mówiła, o tych dojrzałych Bożych synach. The word that Paul uses here is not child, but it's a mature son of God. Słowo, które tutaj jest użyte przez Pawła, to nie jest słowo dziecko. Mowa jest o dojrzałych synach Bożych. Do you know, I've asked this question. Wiecie, zadawałem takie pytanie. How long does it take from a child of God to become a mature son of God? Zadawałem takie pytanie. Ile czasu potrzeba, żeby dziecko Boże stało się Bożym synem? We have this wrong, twisted mentality and theology. Wiecie, mamy taką wykręcaną niewłaściwą mentalność i teologię, nauczanie. That becoming a mature son of God is a process that takes so many years. Że stanie się Bożym synem to jest proces, który trwa wiele, wiele lat. But that's not true. Ale to nieprawda. To become a mature son of God doesn't depend on God working in you, it depends you responding to God. Ponieważ to, czy staniemy się Bożymi synami, czy nie, nie zależy od tego, co Bóg będzie w nas czynił, ale od tego, jak my odpowiemy na Boże wołanie. We have to stop putting the blame on God and the devil. Musimy przestać obwiniać za wszystko Boga i diabła. Everything is God's fault or the devil's fault. God's fault or the devil's fault. God's fault or the devil's fault. To wszystko to wina Boga albo diabła. Boga albo diabła. Ktoś inny ponosi winę. Well,
God doesn't work in me quicker and faster. It's not my fault that I'm not a mature son of God. No cóż, Bóg we mnie nie pracuje tak szybko i jeszcze szybciej. Nie, ale to nie moja wina, że nie jestem jeszcze dojrzałym synem Bożym. I have a 15-year-old son. Mam syna, on ma 15 lat. He will be 16 in January. W styczniu będzie miał 16 lat. We adopted him from our orphanage. I to jest adoptowany nasz syn. Adoptowaliśmy go z naszego domu dziecka. One of 11 children, abused, neglected, thrown out on the street, lived in the orphanage. I on jest jednym z 11 dzieci, które zostały wyrzucone na ulicę, które były zaniedbywane, wykorzystywane. Jest jednym z tych dzieci. So we chose to adopt the one that nobody else wants. I my zdecydowaliśmy się, że zaadoptujemy tego chłopca, którego nikt inny nie chciał. Statistically in Brazil his chance of being adopted is approximately 10 out of 44,000. 10 na 44 tysiące, taka jest szansa w Brazylii, że ktoś zostanie adoptowany. So he has this discussion with me, this ongoing discussion. No i ten chłopiec jakby prowadził ze mną takie rozmowy, ciągle niekończące się rozmowy. Dad, prowadzi, mówi tak, tato, when I'm 16, jak będę miał 16 lat, will I get a cell phone? To dostanę komórkę. And I say, Clayton, a ja mówię mu tak, Clayton, cell phone doesn't come with age, it comes with maturity. Mówię mu tak, słuchaj, komórka to nie jest coś, co dostaje się po osiągnięciu pewnego wieku, etapu wieku, tylko po osiągnięciu dojrzałości. But in the beginning he kept asking me. Ale na początku on ciągle pytał. In 5 months I will be 16. Will you buy me a cell phone? I tak mówi tak, no za 5 miesięcy już będę miał 16 lat, no kupisz mi tą komórkę? I said, cell phone doesn't come with age, it comes with maturity. A ja cały czas powtarzam mu, komórki nie dostaje się z wiekiem, tylko z dojrzałością. I know people who are in their 50s and are very immature, and I know teenagers who are very mature. Wiecie, znam ludzi, którzy skończyli 50 lat, 50 i są bardzo niedojrzali, i znam też 15-latków, którzy są dojrzali. And spiritually it's just the same way. I tak samo to wygląda w tym świecie duchowym. There are Christians who've been Christians for decades and they are so immature. They're not true mature sons of God. Są tacy chrześcijanie, którzy od wielu dekad są chrześcijanami, a mimo to nie są jeszcze dojrzałymi synami Bożymi. So now my son is trying to figure out what does it mean to be mature. No to teraz mój syn stara się gdzieś tam rozkminić, co to znaczy być dojrzałym. Once he began to understand, kiedy zaczął rozumieć, that cell phones come with maturity, not with age, że te telefon komórkowy dostaje się w momencie osiągnięcia dojrzałości, a nie wieku konkretnego. In a few weeks, he has matured more than in most of his life. Jak się tego dowiedział, to w ciągu kilku tygodni dojrzał o wiele, wiele bardziej niż przez całe swoje wcześniejsze życie. What would happen if we would understand what comes with being mature sons of God? Co by się stało, gdybyśmy w końcu zrozumieli, co to oznacza i do czego prowadzi to, jeżeli osiągamy dojrzałość i stajemy się dojrzałymi synami Bożymi? We can walk in the inheritance of heaven, people. Wtedy będziemy mogli chodzić w Bożym, w niebiańskim dziedzictwie. It's time for us to become truly mature sons of God. Już czas, żebyśmy stali się dojrzałymi synami Bożymi. Do you know, it's very interesting. The Bible doesn't say those whom God leads are mature sons of God. Biblia nie mówi, to jest bardzo ciekawe, nie mówi, że dojrzałymi synami Bożymi są ci, których prowadzi Bóg. It says those who are led. On mówi, że ci, którzy są prowadzeni. And in the Greek, it's written in the passive voice. I w Grece to jest wyrażone w stronie biernej. So you are being led. That's a sign that you've become mature. I chodzi o to, stajemy się dojrzali, kiedy jesteśmy prowadzeni, tak? To jest w stronie biernej. Do you know, it is unbelievable how many Christians believe. Wiecie, aż trudno jest uwierzyć, jak wielu chrześcijan sądzi, wierzy w to, że that God is this micromanaging control freak. Że Bóg to jest taki szaleniec, który gdzieś tam przez jakieś chipy po prostu gdzieś tam zarządza naszym życiem, tak? On rządzi naszym życiem, tak wiecie, od środka, kontroluje je. If I would get 10 euros, gdybym dostał 10 euro for every
every single time people send me a message asking me for direction for their lives. Za każdą wiadomość, którą dostaję od kogoś, kto prosi mnie o wskazówki dla swojego życia. I would probably be richer than all of you people together in this room. To prawdopodobnie byłbym bogatszy niż wy wszyscy razem wzięci tutaj w tym pomieszczeniu. I would be a multi-multi-multi-millionaire in Europe. Byłbym naprawdę multi-multi-multi-milionerem w Europie. Every single day I get so many messages. Bo każdego dnia dostaję tak wiele takich właśnie wiadomości. Tell me what God wants from me. Powiedz mi, czego Bóg ode mnie chce. Tell me who to marry. Powiedz mi, za kogo mam wyjść. Tell me where to move to. I gdzie mam się przenieść. Tell me who to, what to do, where to work. Tell me, tell me, tell me. Powiedz, gdzie mam iść, co mam kupić, gdzie mam pracować. Powiedz. It is so weird how we have this idea of this God who sits in heaven. Wiecie, to jest takie dziwaczne wręcz, że mamy, myślimy w taki sposób o Panu Bogu, że to jest ktoś, kto siedzi tam w niebie. And who has this detailed little plan for our lives. I ktoś, kto ma taki, wiecie, taki szczegółowy, taki dokładnie w szczególikach plan dla naszego and życia. And who makes it almost impossible for us to figure it out. Który sprawia, że dla nas jest praktycznie niemożliwe, albo prawie niemożliwe, żebyśmy zrozumieli, czego on naprawdę od nas chce. Taką mamy ideę, tak o sobie myślimy. Jeżeli coś się gdzieś tam nie połączy, czegoś nie zrozumiemy, to wydaje nam się, że on jest na nas wściekły. Ale jeżeli tak o nim myślimy, to cóż to za Bóg? Jakiemu Bogu służymy? Here is what I tell my people in the school. Więc tym osobom, które nauczą w tej szkole mojej, mówię tak. Just chill, people. Chill. Relax. Mm-hmm, tak. Okej, okay. Słuchajcie, wyluzujcie się trochę, ludzie. You know, stop being so tied up. Nie bądźcie tacy spięci. Just live your life and be happy. Po prostu kochajcie swoje życie i bądźcie szczęśliwi. Just learn to follow the leading of the Holy Spirit, and if it doesn't tell you what not to do, do whatever you want to do. I pozwólcie, że Duch Święty będzie was prowadził. Jeżeli on wam nie mówi konkretnie, że macie czegoś nie robić, to po prostu to róbcie już. Thank you, Win. I appreciate that. Tak, doceniam to. Dziękuję. Look at this. Popatrzcie. People said to me, Reinhard, I'm so glad God told you to build orphanages in Brazil, but the thing is, he never did. Wiecie, ktoś mi powiedział tak, Reinhard, jestem ci tak wdzięczny, że Pan Bóg ci powiedział, że masz budować te wszystkie sierocińce tutaj w Brazylii, ale prawda jest taka, że on mi wcale tego nie powiedział. I cannot remember one moment where God said, Reinhard, build orphanages in Brazil. Never. Wiecie, ja nie pamiętam takiego momentu w moim życiu, kiedy Bóg wyraźnie mi powiedział, Reinhard, masz zacząć budować i otwierać sierocińce tu w Brazylii. Nie, to nie miało miejsca. So why do you do it? No to się mnie pyta ten człowiek, no to dlaczego to robisz? Because that's what I like to do. Bo lubię. I'm a mature son. Jestem dojrzałym Bożym synem. I do what I want to do. Robię to, co chcę, to, czego pragnę. Listen to this. Posłuchajcie. Once we understand that God has more desire in bringing to maturity than to micromanaging your life. Wiecie, kiedy zrozumiemy, że Bożym pragnieniem, o wiele większym Bożym pragnieniem jest to, żeby doprowadzić nas do takiej dojrzałości, niż to, żeby kontrolować w taki szczegółowy sposób nasze życie, we will do everything to become mature sons and daughters of God. To zrobimy wszystko, żeby stać się takimi dojrzałymi synami, córkami Bożymi. You know, the Bible says those who are led by the Spirit of God. Ponieważ Słowo Boże mówi, że ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, ale tak mówi Słowo Boże, a my nie chcemy być przez Niego prowadzeni, my chcemy być przez Niego kontrolowani, to w bardzo konkretny, taki malusieńki, detaliczny sposób. Ale prawdziwi, dojrzali Boży synowie żyją w wolności dzieci Bożych i Ducha Bożego. For freedom God has called us and set us free. Dlatego, że do wolności powołał nas Bóg i zostaliśmy uwolnieni. How was it in the very beginning? Jak to było na samym początku? What did God do in the Garden of Eden? Co Bóg zrobił w ogrodzie Eden? That's what he did. Słuchajcie, co zrobił. He created thousands and thousands and thousands of perfectly different trees. Stworzył tysiące, setki tysięcy doskonałych, bardzo różnorodnych drzew. According to the world
science organization, there are more than 100,000 different types of trees. Zgodnie z taką światową organizacją no, zajmującą się przyrodą, jest ponad 100 tysięcy różnych gatunków drzew. So here is what God did. I posłuchajcie, co zrobił Bóg. Adam. Mówi tak, Adamie. Eve. Ewo. You see all these trees? Widzicie te wszystkie drzewa? You better find out which one am I will for you to eat. Sorry. Teraz macie się dowiedzieć ode mnie, jaka jest moja wola i z którego z tych drzew, zgodnie z moją wolą, macie zjeść owoc. You better not miss my perfect will. No i lepiej, żebyście się nie pominęli z tą moją doskonałą wolą dla was. And if you're not sure, well, fast and pray. A jeżeli nie jesteście tego pewni, no to zacznijcie pościć się, modlić. Don't take any fruit unless you fast and prayed and found out that's the tree that you can eat from. I nie macie, nie zrywajcie żadnego owocu z żadnego drzewa, dopóki w modlitwie i poście, po modlitwie i poście nie będziecie pewni w 100%, które z nich powinniście zerwać. Wiecie, ile osób zadaje mi takie pytanie? Reinhard, I've been praying now for 6 months for God to tell me if I should move to that other city or not, but I can't hear him. How do you hear God all the time? Wiecie, wiele osób przychodzi do mnie i mówi mi tak, na przykład, Reinhard, modlę się już i proszę Boga, żeby mi pokazał, do którego miasta mam się przeprowadzić, ale go nie słyszę. Jak ty to robisz, że go słyszysz przez cały czas? And I tell them this. A ja mówię im tak. I said, there are you. No, wyobraź sobie, no jesteś tutaj. Stressed and freaked out about finding the will of God. Jesteś taki zestresowany i aż taki napięty, bo chcesz dowiedzieć się, jaka jest Boża wola. Praying. Tak się modlisz i modlisz i modlisz. And you wonder why you can hear God. I zastanawiasz się, dlaczego go nie słyszysz. And God sees in heaven and saying, not talking to you about that one. A Bóg sobie stoi w niebie i mówi, nie, o tym nie będziemy gadać. Figure it out yourself. Sam spróbuj się zastanowić i to rozkminić. But we don't like to do that. Ale nam się to nie podoba, nie lubimy tak robić. Because that makes us mature. Ponieważ to sprawia, że stajemy się dojrzali. And we like to remain little immature children. A nam podoba się bycie takimi malutkimi, niedojrzałymi dzieciaczkami. So we want the Spirit of God to come and force us and push us and manipulate us like we've... Okay, just like that. No more. Więc chcemy jakby zmanipulować tego Ducha Świętego i przymusić go, żeby on pewne rzeczy nam pokazał, tak? To... But he doesn't do that. He leads. Ale on tego nie robi w taki sposób. On nas prowadzi. And those who've learned to be led by him are the ones who truly mature. I ci, którzy nauczyli się być prowadzeni przez Bożego Ducha, są naprawdę dojrzali. So how does he lead us? W jaki sposób on nas prowadzi? That's the big question. To jest naprawdę ważne pytanie. Look. Spójrzcie. He simply came to Adam and Eve. On po prostu przyszedł do Adama i Ewy. And he said this. I mówi tak. Look, that tree you don't touch. Mówi tak. To jest drzewo, którego nie wolno wam dotykać. And I have one more commandment for you. I mam jeszcze jedno polecenie dla was, jedno przykazanie. My commandment is you better enjoy everything else. I to polecenie, to przykazanie moje brzmi tak. Cieszcie się wszystkim innym. That's Genesis 2:16. Tak jest napisane w księdze, w pierwszej księdze Mojżeszowej 2:16. God commanded man eat from everybody and he simply told him which one not to eat from. Bóg powiedział człowiekowi, możesz jeść z każdego drzewa, które jest w tym ogrodzie, oprócz tego jednego, które ci wskazałem. So God wants us to live in the freedom of the Spirit of God. Więc Bóg chce, żebyśmy żyli w wolności Bożego Ducha. You see, when the Bible says those who are led by the Spirit of God are the mature sons of God. Wiecie, jeżeli Biblia mówi, że ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są prawdziwie dojrzałymi synami Bożymi. We, with our religious mindset, we read the scripture like this. To my, którzy jesteśmy tak bardzo religijni, taki mamy bardzo religijny sposób myślenia, w taki sposób czytamy to słowo. Those who are micromanaged by the Spirit of God are the mature sons of God. Ci, którzy są w taki bardzo szczegółowy sposób kontrolowani przez Ducha Bożego, to są prawdziwi Boży synowie dojrzali. But how does the Spirit of God lead us? Ale w jaki sposób Boży Duch nas prowadzi? He leads us into freedom. On prowadzi nas w wolności i do wolności. And as we learn to live in the freedom of the Spirit, that's when we have become true mature sons of God. I kiedy nauczymy się żyć w wolności Ducha Bożego, wtedy staniemy się prawdziwie dojrzałymi synami Bożymi. So God has this deep design in his heart to mature us
much more than to manage our little lives. Więc wiecie, w Bożym sercu jest pragnienie o wiele większe, ażebyśmy my stali się i żeby On doprowadził nas do dojrzałości, niż to, żeby kontrolować nasze życie. But Reinhard, how do I find out the will of God? Ale ludzie pytają, Reinhard, no ale jak mam odnaleźć tą Bożą wolę w moim życiu? Look how Jesus modeled it for us. A zobaczcie, w jaki sposób Jezus to robił. He stood in front of a crowd of a few thousand people. Stał na przykład przed ludźmi, przed tłumem, tysiąc osób, ponad tysiąc osób. And he said this. I powiedział tak. 12 of you are my chosen apostles. Powiedział tak, 12 z was to moi wybrani apostołowie. I want all of you thousands of people go home and fast and pray and find out which one is one of the 12. Czy tak to było? Słuchajcie, że powiedział im tak. A teraz idźcie wszyscy do domu, módlcie się, poście i dowiedzcie się od Boga, którzy z was to tych 12. That's how we think God is. A my właśnie tak myślimy. Myślimy, że tak właśnie Bóg się zachowuje. What did Jesus do? A co zrobił Jezus? You, Peter? Mówi tak, ty, Piotrze. You? Mówi ty. You? No ty. He told the 12 who were apostles the rest didn't have to worry about it. On po prostu wybrał tych apostołów, wskazał ich konkretnie i oni się nie musieli niczym w ogóle przejmować. I moved to Sao Paulo in January this year from another city. W tym roku w styczniu przeprowadziłem się z Sao Paulo do innego miasta. People said to me, "Well, why did you move there?" I ludzie mnie pytali, a dlaczego się przeprowadziłeś? I said, "Because I wanted to." A ja mówię, no bo chciałem. I talked to my wife, and she was happy, and I said, "You know what? Why don't we move to Sao Paulo?" Przeprowadziłem się do Sao Paulo z innego miasta i rozmawiałem z żoną, moja żona też jakby spodobał i się ten pomysł, no to się przeprowadziliśmy. God has so much desire of bringing us to true maturity. When He speaks, we quickly obey, and when He doesn't speak, we learn to make mature choices. Wiecie, Bóg chce nas doprowadzić do takiej dojrzałości i jeżeli słyszymy Jego głos, jeżeli On do nas mówi coś konkretnego, to musimy być temu posłuszni, ale jeżeli tego nie słyszymy, to po prostu dokonujmy właściwych wyborów we własnym zakresie. Look at this. Spójrzcie na coś takiego. We so often want one more prophetic word. Tak często prosimy o jeszcze jedno prorocze słowo dla siebie. Oh, I can't wait for Reinhard to come back to Poland. O, nie mogę się doczekać, aż Reinhard znowu przyjedzie do Polski. He's a prophet. Bo on jest prorokiem. I'm gonna somehow get him to prophesy to me. Jakoś go tam złapię, jakoś go tam chwycę i poproszę go, żeby prorokował Then dla mnie. My life's gonna change forever. I wtedy moje życie zmieni się na zawsze. But we haven't even walked in the revelation God already has given us. Ale przecież my nawet nie chodzimy w tym objawieniu, które Bóg już nam dał. So what makes us think that one more prophetic word will change your life, but we are not walking in the ones He already showed us so clearly? To dlaczego wydaje nam się, że kolejne proroctwo zmieni nasze życie, jeżeli nie jesteśmy w stanie jeszcze podążać za tym proroctwem, które już wyraźnie słyszeliśmy? So what happens? No to co się dzieje? We remain immature children of God because we're never truly led by the Spirit of God. Pozostajemy takimi niedojrzałymi dziećmi Bożymi, ponieważ nie jesteśmy naprawdę prowadzeni przez Ducha Bożego. We are not walking in the freedom of the Spirit of God. Nie chodzimy w wolności Ducha Bożego. How does God truly lead us? W jaki sposób Bóg naprawdę nas prowadzi? You see, God leads us as a shepherd, as a king, and as a father. Bóg prowadzi nas jako pasterz, jako król i jako ojciec. How does a shepherd lead the sheep? W jaki sposób pasterz prowadzi swoje owce? Come here, my little sheep. Podejdź, mała owieczko. You see this pasture? Widzisz tutaj to pastwisko? All right, let's go to the pasture. No to chodźmy na to pastwisko. But you can't eat any of that grass. It's too much for you. Ale nie możesz zjeść całej tej trawy, bo to za dużo dla ciebie. You see that patch over there? Widzisz ten kawałeczek trawki That's tutaj? The one you eat. Tutaj masz jeść. Don't eat anything else. Nic innego nie jedz. That's your patch. To jest ten twój kawałek. The king, the shepherd leads us in the pasture and said, "Here, this is your green pasture. You see the boundaries? Don't step outside." Więc ten pasterz prowadzi te swoje owce i mówi tak, słuchajcie, to jest pastwisko, tutaj są granice wyznaczone i nie wolno wam poza te granice wychodzić. True mature children of God have learned to walk in the freedom of the Spirit of God. Ale prawdziwe, dojrzali synowie, dzieci Boże, uczą się chodzić w wolności Ducha Bożego. They have learned to be sensitive to the boundaries and will not step over them. I one są wrażliwe na te granice, nie będą ich przekraczać.
Listen, people. Posłuchajcie mnie. I'm going to say something that I'm going to get in trouble here for in Poland, but I always get in trouble in Poland, so that's okay. Powiem teraz coś, to pewnie ściągnie na mnie kłopoty tutaj w Polsce, ale wiecie co, za każdym razem mam kłopoty w Polsce, to co tam. Sorry, Reini. Tak, Reini. Sorry, Reini. Przepraszam. Ha? Du brauchst aber ein bisschen Schmalz dazu, junger Mann. To było po niemiecku, nie tłumaczę. No, you can't translate what you just said. No, that's, it would be very wrong to say this publicly. No, of course not. Anyhow, I'm staying in his house and we'll sort that out later. Look at this. Spójrzcie. I'm very serious about this. Tu jestem bardzo poważny, jeżeli o to chodzi. Last year, God really began to speak to me. W zeszłym roku Bóg naprawdę zaczął do mnie mówić. About pastors who act and work in the spirit of the Antichrist. Na temat pastorów, którzy działają i pracują w duchu Antychrysta. And before I ever said that, I thought and prayed a lot about it. Wiecie, zanim to powiedziałem, to naprawdę dużo modliłem się na ten temat. A great deal of pastors here in this country actually act in the spirit of the Antichrist. Naprawdę bardzo wielu pastorów w tym kraju działa w duchu Antychrysta. But here is the even sadder thing. Ale jest coś jeszcze smutniejszego. A lot of you wonderful Polish friends, you've submitted yourself to the spirit of Antichrist. I ta smutniejsza rzecz jest taka, że wielu z nas tutaj, jak jesteśmy z was, przyjaciele, poddała się już również temu duchowi Antychrysta. And you haven't even been aware of it. I nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. No wonder you are immature children of God. Więc nie dziwnego, że nie jesteście dojrzałymi dziećmi Bożymi. What's the spirit of Antichrist? Czym jest ten duch Antychrysta? See, when the Antichrist comes, he doesn't come against Christ. He comes to replace Christ, to be the Christ. Wiecie, jak pojawi się ten duch Antychrysta, kiedy on się pojawia, to on nie przychodzi po to, żeby się sprzeciwstawić Chrystusowi. On przychodzi po to, żeby zastąpić Chrystusa. The scripture says, Słowo Boże mówi, there's one God, jest jeden Bóg, and one mediator, i jeden pośrednik, between God and man, the man Jesus Christ. Pomiędzy ludźmi, Bogiem a ludźmi, i to jest człowiek Jezus Chrystus. Anybody who takes the place between God and man acts in the spirit of the Antichrist. I ktokolwiek zajmuje jego miejsce, działa w duchu Antychrysta. Who's supposed to tell you where to go with your life? Jesus or your pastor? Kto powinien wam powiedzieć, kto powinien tobie powiedzieć, gdzie powinieneś pójść ze swoim życiem, a w jakim kierunku pójść? Jezus czy twój pastor? Listen to me. Posłuchajcie mnie uważnie. In December of 2019 I was at a huge conference in São Paulo. W grudniu 2019 roku byłem na ogromnej konferencji w São Paulo. And out of nowhere the spirit of God got hold of me and I was here and I watched myself standing over there. I wydarzyło się coś takiego, że Duch Boży zstąpił na mnie i tak jakby ja byłem tam w duchu, byłem tam, a w tym miejscu mogłem siebie obserwować w ciele. And I watched myself prophesy. I patrzyłem na siebie samego, jak prorokuję. That in 2020 the churches will close down. I to proroctwo brzmiało tak. W 2020 roku kościoły będą zamykane. My son Daniel looked at me and said, "Dad, are you sure you want to say that?" I said, "Just say it." A mój syn, taki duchowy też Daniel, powiedział, czy ty jesteś pewien, że chcesz to powiedzieć? Tłumacz, a ja mówię, tak, masz to powiedzieć. And the Lord said that the pastors are going to lose control of the church because he never wanted them to have control over the church. To słowo było też takie, że pastorowie stracą kontrolę nad kościołami, dlatego że nigdy nie miało być tak, że pastorowie mieli kontrolować kościół. I've heard the roar of the lion in the church. I usłyszałem ryk lwa w kościele. I've heard the shout of the bridegroom saying, "Give me my bride back, she belongs to me." I usłyszałem te słowa, oddaj mi moją oblubienicę, dlatego że ona należy do mnie. She doesn't belong to any man. Ona nie należy do żadnego człowieka. And there is a jealous bridegroom shaking his own church because he wants the bride back. I wiecie, on jest takim zazdrosnym oblubieńcem, panem młodym, który potrząsa kościołem, dlatego że chce odzyskać swoją oblubienicę. In our immaturity, we've allowed men to take us in whatever direction they wanted us to go.
I wiecie, w tej naszej niedojrzałości my pozwalamy, żeby ludzie prowadzili nas w różnych kierunkach, które oni uważają, że są dla nas właściwe. So without knowing what we've done, we've surrendered to the spirit of Antichrist. Więc nieświadomie jakby poddajemy się temu duchowi Antychrysta. Instead of going to Jesus and say, Jesus, where are we taking this? Where do you want me to go? And live in his freedom, we surrender our authority of our own lives to human beings. I zamiast rozmawiać z Jezusem, zamiast pytać Jezusa, Jezu, gdzie Ty chcesz, żebym ja się znalazł, w jakim miejscu, gdzie mam teraz pójść, to my pytamy się o to człowieka i oddajemy wolność, którą mamy w Chrystusie człowiekowi. Listen, my dear friends. Posłuchajcie mnie uważnie. It's going to get so bad and so ugly, you better learn to become a mature child of God quickly. Posłuchajcie mnie uważnie teraz. Rzeczy zaczną się dziać i to będą wstrętne, okropne, złe rzeczy. Więc lepiej, żebyście jak najszybciej stali się dojrzałymi synami Bożymi, zanim to się stanie. Pamiętajcie, jeżeli Duch was prowadzi, to idźcie za Duchem, a nie za człowiekiem. And where he doesn't tell you clearly what to do and what to go, you just learn to make mature decision, understanding the boundaries are clearly set in the scriptures and don't step outside of them. A jeżeli nie słyszycie wyraźnie jego głosu, to podejmujcie mądre, dojrzałe decyzje na podstawie granic, które znacie i które już zostały wam wytyczone. Podejmujcie sami, ale mądre, dojrzałe decyzje. The Lord has showed me that there will be teenagers, 15, 16, 17 year old. They've been Christians for a few years and they will be more mature sons of God than people who are 60 and 70 have been Christians all of their lives. Wiecie, Bóg pokazał mi, Pan pokazał mi, że będą nastolatkowie, dzieciaki, takie 15, 16, 17-latki, które będą o wiele bardziej dojrzałymi synami Bożymi niż ludzie, którzy mają lat 60, 70 i którzy od wielu lat, lat temu oddali swoje życie Jezusowi. Look! Just look at what's been happening this year. I spójrzcie na to, to już się zaczęło wydarzać, to działo się w tym roku. In 6 months the whole world changed and where have the mature sons of God been? Where are they? W ciągu ostatnich 6 miesięcy cały świat się zmienił i gdzie są dojrzali Boży synowie? Gdzie oni są? I'm telling you something and I'm not saying this boasting, God forbid. I coś wam teraz powiem i to nie jest tak, że ja jakoś się chełpię czymkolwiek tutaj. But at the beginning of 2019. Ale na początku 2019 roku God began to speak to me about 2020. Bóg zaczął do mnie mówić na temat 2020 roku. He said, "Reiner, 2020 will be your most important year that you've ever lived." Powiedział do mnie tak: "Reinhard, rok 2020 będzie najważniejszym rokiem w twoim życiu." And I would like you to prepare for it. I chciałbym, żebyś się do tego przygotował. The Lord said to me, 2020 will be the year that will set the stage for the rest of your life until I come back. I ten rok będzie dla ciebie takim rokiem, który jakby przygotuje scenę dla ciebie na te kolejne rzeczy, które zadzieją się w kolejnych w przyszłości, w kolejnych latach. So the entire 2019 I talked to my closest people, my wife and my spiritual children. Więc przez cały rok 2019 mówiłem takim osobom, które są najbliżej mnie, czyli z moją żoną, rozmawiałem z moimi duchowymi dziećmi. I was traveling all over Brazil blowing the trumpet. Podróżowałem po całej Brazylii i dołem w ten róg, w ten szofar. And here's what I was saying. I mówiłem tak. In 2020 the whole world is going to change. People prepare yourself and most of them didn't. I przez cały ten rok jeździłem i mówiłem ludziom, słuchajcie, 2020 rok to będzie taki rok, kiedy wszystko się zmieni, więc się przygotujcie, ale oni tego nie zrobili. You see, większość z nich. Here the Spirit of God is leading us clearly and we ignore him and yet we want him to micromanage our daily life. Wiecie, to jest taka rzecz, w której Boży Duch bardzo wyraźnie wskazuje nam kierunek, a my to ignorujemy, a tymczasem chcemy, żeby tymi drobiazgami w naszym życiu się zajmował. So I prepared myself. Więc przygotowałem się na to. Diligently prepared myself. Bardzo pilnie się do tego przygotowałem. In 2020 I've led more people to Jesus than in 40 years of serving Jesus combined. Wiecie, w tym 2020 roku przyprowadziłem więcej osób do Jezusa niż przez te 40 lat wcześniejszej służby razem wziętych.
Listen, my friends. Posłuchajcie, kochani. The harvest is at your doorsteps. Don't wait for God to bring the revival. You rise up and manifest yourself as a child of God. To żniwo jest już u drzwi. Nie czekajcie na Boga, aż przyniesie to przebudzenie, tak? To wy jesteście tymi, którzy mają je przyprowadzić. As we learn to quickly respond to the nudges of the Spirit. Kiedy nauczymy się szybko odpowiadać na to, co słyszymy od Ducha Świętego. But as we also learn that when the Spirit doesn't tell us clearly, move people, move, move. Ale musimy się też nauczyć, że kiedy Duch Święty nie mówi do nas tak bardzo wyraźnie, idź, idź, idź. Let's manifest ourselves as mature children of God who can make confident decisions. Because we know our Father. To my sami mamy podejmować takie decyzje, że mamy iść do przodu, przejść do przodu i manifestować Boże Królestwo tutaj na ziemi, jeżeli jesteśmy dojrzałymi synami Ojca. Let me tell you something. Coś wam powiem. It will not be much longer. To już nie potrwa długo. And you will have to make the choice. You're either led by the Spirit or you're driven. I będziecie musieli podjąć decyzję, że albo będziecie prowadzeni przez Ducha Świętego, albo będziecie ciągnięci jakby. We have to learn this. Musimy się tego nauczyć. Jesus was never driven. Ponieważ Jezusa nikt nigdy tak na siłę nie ciągnął. He was not driven by circumstances, he was not driven by problems, he was not driven by people. Jesus was never driven. Jezus nigdy nie był napędzany przez okoliczności, przez problemy, przez ludzi. Nigdy się nie poddawał takim rzeczom. And yet he fulfilled everything that God had for him. A mimo to wypełnił wszystko, co Bóg dla niego zaplanował. You know, as God said to me in 2019, Reinhard, prepare yourself for 2020. I wiecie, kiedy Bóg mi to powiedział w tym 2019 roku, Reinhard, przygotuj się na ten rok 2020. The whole world is going to change. Bo cały świat się zmieni. Church, the way we've known it is over, people. Church, the way we've known it is over. Wiecie, ten kościół, który my wszyscy znamy, już się skończył. Już nie ma tego kościoła. Trust me, it's over. Zaufajcie mi, już ten kościół już nie istnieje. Men who've controlled the bride, it's over, people. Słuchajcie, to jest koniec. Tam, gdzie ludzie kontrolowali, to jest koniec. The spirit of Antichrist is going to be revealed and destroyed in the church. Ten duch Antychrysta zostanie ujawniony w kościele. Because God longs for mature children of God. Ponieważ Bóg pragnie widzieć dojrzałe Boże dzieci. My son Daniel, who lives in my house, who works with me full time, who is always with me. Ten mój syn taki Daniel, on mieszka w moim domu, pracuje dla mnie, jakby jest ze mną 24 godziny na dobę. In the beginning of this year, he wanted to start his own business in his free time. I na początku tego roku chciał zacząć, no, otworzyć swoją własną firmę. So he found three other people and they formed a partnership with four people. Więc znalazł trzy inne chętne osoby i stworzyli taką spółkę, cztery osoby. And I looked at Debbie and my wife and I said. I popatrzyłem na Debbie, moją żonę, i powiedziałam tak. Watch the whole thing collapse very quickly. Zobaczę, że to wszystko szybko padnie. And Debbie said to me. I Debbie mówi tak. How do you know? Skąd wiesz? I said, well, my gut. No, czuję to tutaj w trzewiach. I have this feeling in my gut. No, tak po prostu czuję tutaj we wnętrzu. Debbie knows if my gut says it, it's always happening. A wiecie, Debbie wie, że jak mam tutaj takie przeczucie, to się na pewno wydarzy. She said, but don't you think you should tell him? I mówi do mnie tak, a nie sądzisz, że powinieneś im o tym powiedzieć? I said, no. A ja mówię, But if you tell him, he could lose money, he's gonna get hurt, it's gonna be a mess. Ale wiesz, jak mu nie powiesz, no to on straci kasę, no to będzie straszny bałagan, no, się zrobi z tego. I said, yeah, sure, it's gonna be a mess. Ja mówię, tak, no, zrobi się taki troszkę sesek z tego. Well, if you care, you will tell him. No to jeżeli się o niego troszczysz, to mu to powiedz. I said, no, I'm much more interested in maturing the kid than in managing, micromanaging his life.
A ja jej powiedziałam tak, wiesz co, nie, nie, dlatego że o wiele bardziej jestem zainteresowana tym, żeby moje dziecko dojrzało, niż tym, żeby tak konkretnie poprowadzić go krok po kroku przez to życie. Few months later, it was all over. Kilka miesięcy później wszystko padło. And then I sat with him and I talked. I powiedziałam mu tak. I said, son, I told mom it's gonna be over very quickly. I mówię mu tak, wiesz, powiedziałem mamie, że to się bardzo szybko skończy, no bardzo szybko się skończy. Let me tell you something. I coś ci teraz powiem. He's 25 and I've known him since he was 17, but I've never seen him mature so quickly than he has in this year. Wam coś powiem teraz na ten temat. Wiecie, on ma teraz 25 lat, a jakby znamy się, znaczy zaczął być moim tym synem duchowym, jak miał 17 lat i wiecie, nigdy nie widziałem, żeby tak szybko dojrzał, jak w ciągu tych kilku miesięcy. Immature sons of God are driven by circumstances, not led by the Spirit of God. Bo tacy niedojrzali synowie Boży, prowadzeni są, ciągnięci są jakby przez te okoliczności, a nie prowadzeni przez Ducha Bożego. So what happens? No i co się dzieje? Circumstances change and everything falls apart. Te okoliczności się zmieniają, nagle wszystko się rozlatuje, rozpada. Why is the church in such a crisis today just because circumstances have changed? Dlaczego dzisiaj Kościół jest w tak ogromnym kryzysie w momencie kiedy zmieniły się okoliczności? Because instead of raising mature sons of God, we have raised people who are driven by circumstances. Dlatego, że zamiast wzbudzać ludzi, którzy będą dojrzałymi Bożymi synami, to wzbudzamy osoby, chrześcijan, które są prowadzone przez okoliczności. It will always be driven or led, driven or led, driven or led. To zawsze będzie ten sam wybór. Albo będziemy prowadzeni przez ducha, albo będziemy ciągnięci przez okoliczności. Driven by feelings, driven by circumstances, driven by people's opinions. Możemy być pociągani w różne miejsca przez okoliczności, przez opinie innych ludzi, przez nasze uczucia. That's just how immature children are. Tak właśnie zachowują się niedojrzałe dzieci. They are driven by everything that presses against them. Są poruszane i pociągane w różnych kierunkach przez trudne rzeczy, które jakby nacierają na nich, tak? które stres stwarzają w ich życiu. But there is a father in heaven, ale jest w niebie ojciec, who's got a longing in his heart to raise you as a mature son. Który ma w sercu takie pragnienie i taką tęsknotę, żeby wzbudzić nas jako dojrzałych synów Bożych. He wants you to allow the Spirit of God not to micromanage, but to lead you into the freedom of the Spirit of God. On chce, żebyśmy pozwolili, aby Boży Duch nas prowadził, a nie kontrolował każdy aspekt naszego życia. Where the Spirit of God is, there is what? Ponieważ tam, gdzie jest Boży Duch, tam jest co? Control. Kontrola. Micromanaging. Makrozarządzanie naszym życiem. Pushing you around. Popychanie nas w pewnych kierunkach. Forcing you. Zmuszanie nas do pewnych rzeczy. Telling you every little step you have to take. I mówienie nam każdego kolejnego kroku, jaki mamy podjąć? No. Nie. But the Spirit of God is there's freedom, and those who are led by the Spirit of God are the true sons of God. So the true sons of God walk in the freedom of the Spirit of God. That's it. Tam, gdzie jest Boży Duch, tam jest wolność. A prawdziwi Boży synowie są prowadzeni przez Ducha Bożego. A ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, doświadczają wolności. I see. Widzę. Mature sons of God all over the world. Ja widzę takich dojrzałych Bożych synów na całym świecie. I've seen them with the eyes of faith. Widziałem i widzę ich oczami wiary. And I can start to see them manifest right now. I widzę już, jak rzeczy się zaczynają manifestować. I have a young man, his name is Mateusz. He's one of my spiritual sons that God gave me. Jest taki młody człowiek, on ma na imię Mateusz. I on jest jednym z takich synów duchowych, którego Bóg mi dał. I just had this little desire in my heart, this little gut feeling. I wiecie, miałem takie pragnienie tutaj w sercu i to uczucie takie tutaj w brzuchu. To go up to Mateusz and say. Żeby podejść do tego Mateusza i powiedzieć tak. Mateusz, I would like to pay you full-time salary and you don't owe me anything.
I would like to pay you a full-time salary and you don't owe me anything. Okay. Słuchaj, chcę ci wypłacać taką pensję, jakbyś pracował dla mnie na pełny etat i nie czuj, że jesteś mi z tego powodu coś winien. He's a young man, he's been married for 3 years, his wife is just pregnant with the first child. On jest młodym człowiekiem, ma żonę, 3 lata temu się pobrali i jego żona jest w ciąży. So at the beginning of the year I said, listen son. I na początku roku mówię tak, słuchaj synu. I'll pay you salary. Będę ci wypłacał wynagrodzenie. Well, what do I have to do for it? A on się pyta, no a co ja mam robić w zamian za to? A ja mówię, no nic. How many hours a week do you have to work for you? On się pyta, no to ile godzin w ciągu tygodnia muszę dla ciebie pracować? Not one. A nie jednej. Zero. Zero. Well, but what do you expect? No to czego ode mnie oczekujesz? Nothing. Niczego. Listen. Posłuchaj. I will pay your salary and you do whatever you want to do. Będę ci wypłacał wynagrodzenie, a ty sobie rób co chcesz. There's a young man today in Brazil. In his late 20s, who is fathering dozens and dozens and dozens of risen, powerful men of God who are completely lost in this new thing that's happening. Wiecie? I on się stał takim młodym człowiekiem, który teraz prowadzi tysiące ludzi, którzy zagubili się w tym wszystkim, co zaczęło się na świecie dziać. He's taken the established church that his dad was pastoring and he's turned it around into a living, organic body of believers. It's so beautiful to see. I wiecie, on jakby wziął taki kościół, który był już ustanowiony, taki trochę może skostniały i sprawił, że ten kościół stał się żywy, że stał się żywym organizmem dzieci Bożych, ludzi, którzy idą za Bogiem. I to jest niesamowite obserwować coś takiego. He moves in the supernatural, he moves to the prophetic and he's got an incredible thing happening. I wiecie, on się porusza w rzeczach ponadnaturalnych, porusza się w słowie proroczym i w służbie proroczej i dzieją się niesamowite rzeczy. You know what brings the biggest joy to my heart? A wiecie, co jest dla mojego serca największą radością? I have a spiritual son who is a mature son of God. To, że mój syn duchowy stał się dojrzałym synem Bożym. A true mature son of God. Prawdziwie dojrzałym synem Bożym. I have no desire to control him, I have no desire to micromanage his life. I wiecie, nie ma w moim sercu takiego pragnienia, żeby go kontrolować, żeby zarządzać w drobiazgach jego życiem. All over this nation in Poland. Cały ten naród, nasz polski naród. Mark my words, this is prophetic. Zważajcie na moje słowa, ponieważ to jest słowo prorocze. 2021-2022. Rok 2021 i 2022. There is going to be a manifestation of true, mature sons of God all over these nations, and they're going to rock the system that you will never believe it could happen. Będzie manifestacja. Przez te 2 lata będzie manifestacja prawdziwych, dojrzałych, Bożych synów. I oni wstrząsną tym systemem w taki sposób, w który w tej chwili jesteście w stanie nawet uwierzyć, że może się wydarzyć. The answer for Poland is not Jesus. Jesus for Poland is not the answer. Wiecie, odpowiedzią dla Polski nie jest Jezus. Jezus nie jest dla Polski odpowiedzią. If you believe Jesus is the answer for Poland, then where the heck has he been for centuries letting this nation suffer? Wiecie, jeżeli wierzymy, że to Jezus jest odpowiedzią dla Polski, to w takim razie musimy zadać sobie pytanie, gdzie On był przez te wszystkie lata, kiedy ten naród tak bardzo cierpiał. The answer for Poland is a true mature sons of God manifest. Odpowiedzią dla Polski jest, żeby manifestowało się rzeczy przez prawdziwie dojrzałych synów Bożych. I hear the cry of the bridegroom. Słyszę już płacz Pana Młodego. Let the bride go. Niech ta oblubienica odejdzie. And I also hear the cry of the father. I słyszę też głos Ojca, płacz Ojca, wołanie. Let my sons mature. Niech moi synowie dojrzeją. And as they begin to manifest in 2021 and 2022 all over this country. I niech zaczną się manifestować rzeczy, niech oni zaczną się manifestować w tych kolejnych latach. Europe is going to begin to look to this nation. I Europa zacznie patrzeć na ten naród.
And they're coming from all the corners of Europe because they're going to learn what it looks like to be a true manifest son of God here in this nation. I ludzie zaczną przyjeżdżać ze wszystkich miejsc Europy tutaj, żeby zobaczyć, jak manifestują się rzeczy przez prawdziwie dojrzałych Bożych synów. I thank God for what is happening in this nation. Dziękuję Bogu za to, co dzieje się w tym narodzie. But we have not seen anything yet. Ale jeszcze tego nie widzimy. We have not seen anything yet. Jeszcze tego nie zobaczyliśmy. Holy Spirit, we just thank you. Duchu Święty, dziękujemy Ci. If something has touched in your heart, jeżeli coś teraz dotyka Twojego serca, and if your deepest heart's desire, and I hate emotional responses because they don't do anything. Jeżeli jest to takim głębokim pragnieniem Twojego serca teraz, ale ja nie chcę tutaj, żeby to było tak, wiecie, wynikało z emocji, to nie jest, ja nie chcę żadnych emocji tutaj. But if your groaning in your own heart meets the groaning of the heart of the Father. Ale jeżeli pragnienie i wołanie Twojego serca jakby splata się z tym pragnieniem i wołaniem Bożego serca. And if you want to give a response, say, Lord, here I am. I want to be one of immature sons, no matter what it takes. I chcesz teraz powiedzieć, Panie, jestem tutaj i chcę stać się jednym z tych dojrzałych Bożych synów, bez względu na to, ile będzie mnie to kosztować. I want you to simply slip out of your chair and slip down on your knees and sort this out with God in complete surrender. To chcę, żebyś wstał teraz ze swojego krzesła, klęknął przed Bogiem i oddał to Bogu w kompletnym poddaniu się. Powiedz, Panie, Panie, ja chcę być jednym z tych. Make me, please. Proszę, obudź mnie. Teach me to be one of those mature sons of God. Naucz mnie być jednym z tych synów. Mogę ja tego pragnę. Chcę tego. I thank you for all these people. Panie Duchu Święty, ja dziękuję Ci za wszystkich tych ludzi. Place, Lord. Dziękuję Ci, Panie, za to miejsce. As these lives are living sacrifices on your altar. Panie, ponieważ to życie, które tu widzisz, to jest żywa ofiara na Twoim ołtarzu. I release the all-consuming fire of God. Ja teraz uwalniam ogień Boży, pożerający ogień Boży. The holy fire that consumes everything that's of flesh and man. Święty ogień, który konsumuje, zżera wszystko, co jest w ciele. Blow, 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 wind, blow, breath of God. Niech dzieją się Boże rzeczy, niech. Burn fire of the living God. Niech wypala nas ogień żywego Boga. Burn away selfish ambitions. Wypalaj nasze pragnienia takie samolubne. Burn away religious spirits and attitudes. Wypalaj tego ducha religii w naszym postępowaniu i myśleniu. Set these hearts ablaze. Niech te serca płoną. With the fire and the passion of the Father. Ogniem i pasją dla Ojca. To find mature children. Żeby stały się żałymi dziećmi. Thank you, Holy Spirit. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. For the work that only you can do. Za tą pracę, którą tylko Ty możesz wykonać. Let the seal be upon the hearts today. Niech dzisiaj na naszych sercach będzie ta pieczęć. And the Lord is saying, i Pan mówi tak. As you have responded to me, ponieważ odpowiedziałeś na moje wołanie, and not to man, a nie na wołanie człowieka, over the next few weeks, I'm going to take you an eternity you never imagined. W ciągu następnych kilku tygodni zabiorę Cię w miejsca, których nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Over the next few weeks, my fire will burn in your heart like never before. W ciągu następnych kilku tygodni mój ogień będzie płonął w Twoim sercu jak nigdy wcześniej. Over the next few weeks, you will lose desires that you've held on to so tightly. W ciągu kilku następnych tygodni stracisz wszystkie te pragnienia, których tak mocno się trzymałeś do tej pory. You will simply have a shift of desires in your own heart. Zostaną zmienione. Wszystkie pragnienia, które miałeś w swoim sercu, zostaną przemienione. Your priorities are going to change. Twoje priorytety się zmienią. Your longings of your heart are going to change. Pragnienia i tęsknoty Twojego serca się zmienią. You're going to begin to feel the longing of your Father and respond to it very quickly. Poczujesz tęsknotę Ojca i odpowiesz na nią bardzo szybko. And there will come a maturity that is so much quicker than anything you've ever imagined. I to doprowadzi cię do dojrzałości, której nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. And the Lord is saying there is coming a new intimacy to my bride. I Pan mówi tak, przychodzi nowa intymność z moją panną młodą. She will not walk with me out of obligation, but she will walk with me out of intimacy. I ona już nie będzie ze mną chodzić, dlatego że musi, tylko dlatego że chce, że czuje tą intymną relację ze mną. And this longing for intimacy will consume many of you.
I takie pragnienie, tęsknota za tą intymnością będzie w waszych sercach, w wielu waszych sercach. And you will wake up in the middle of the night weeping and crying for longing for your bridegroom. I będziecie budzić się w środku nocy, płacząc i wołając, że chcecie bliskości ze swoim panem młodym. And the Lord is saying, just surrender to my kiss upon your heart. I Pan mówi, poddaj się temu pocałunkowi, który składam teraz na twoim sercu. And you will see a shift is taking place. I zobaczysz, jak przychodzi zmiana. Father, we thank you for these amazing, precious people. Ojcze, ja ci dziękuję za tych cudownych, cennych ludzi. And we thank you for the honor of serving them. I dziękuję ci, Panie, za to, że mogę im służyć. Amen. Amen.